Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję organizatorom za zorganizowanie tego spotkania, Państwu za przybycie i to wielka dla mnie rzecz móc mówić w tym miejscu w Częstochowie amerykańskiej pod okiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Tak zaczynając, to przypominam sobie 30 lat temu na temat Żydów. Jedyny raz w życiu miałam referat na Jasnej Górze w Polsce u ojców Paulinów. Jest to w studio Klarmontana opublikowany jest ten. To było bardzo wzruszające i to też dziś jest dla mnie i bardzo ważne spotkanie. Proszę Państwa, właściwie tytuł tego mojego spotkania, referatu jest Polacy i Żydzi, problemy z historią. I tak od długiego czasu zastanawiam się właściwie, o co chodzi z tymi ciągłymi, z tą ciągłą polsko-żydowską wojenką o historię. I proszę Państwa, w metodzie historycznej jest tak, że jak nie rozumiemy, o co chodzi tak na bieżąco, to trzeba sięgnąć trochę głębiej i zastanowić się nad swego rodzaju kodem cywilizacyjnym. Czy przypadkiem to samo jest u Żydów, jak i u nas. No i właśnie zastanawiając się w ten sposób, bo proszę Państwa, tak w dwóch słowach powiem, że historię mierzymy w takich trzech czasach. Wydarzeń bieżących, zjawisk i procesów takich długotrwałych, które trwają niekiedy kilkaset lat, a nawet trwają tysiące lat. Jeśli chodzi o historię, rozumienie historii przez nas Polaków i przez Żydów, to jest jeszcze jeden dowód na to, że nie ma cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, jak to się modne stało od pewnego czasu i politycy i różni pseudonaukowcy nam wmawiają. Nie ma, my jesteśmy oddzielnymi cywilizacjami, ale już nie będę wchodzić w szczegóły, zastanawiając się nad historią. Więc szukając kodu cywilizacyjnego, judaistycznego, żydowskiego, rozpytywałam znajomych Żydów, o co w tym wszystkim chodzi. No i w zasadzie pomogli mi odnaleźć ten kod cywilizacyjny w sensie podchodzenia do historii. Proszę Państwa, jest takie święto u Żydów, nazywa się Purim i opis właściwie sytuacji, co świętują Żydzi, znajdziemy w Piśmie Świętym. W skrócie rzecz ujmując, ponieważ czasu mamy niewiele, to chodziło o to, że Żydzi mieszkali w Persji. No i Persowie postanowili, a tak naprawdę doradca króla Achasferosa, Haman, postanowił zgładzić Żydów, bo stali się niewygodni. Żydzi podsunęli królowi piękną Żydówkę Esterkę, król zakochał się w Esterce, ocalił Żydów, a Żydzi wymordowali Persów. Tylko że od 2600 lat, proszę Państwa, każdego roku Żydzi świętują to święto i w synagodze rabin czyta głośno tę sytuację z Hamanem, który był groźny i chciał Żydów wymordować i tak dalej. A ostatni fragment, gdzie jest napisane, że dnia tam, mogę się mylić, 13 czy 14 Adar, Żydzi złapali za broń i Persów, którzy się niczego nie spodziewali, w tym mieście wymordowali tyle, w innym 300 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. I ostatni dzień, i to Żydzi świętują 2600 lat. Żydzi umęczeni mordowaniem Persów odpoczęli, świętowali, pili wino. I ja długo, kiedyś lata temu w Encyklopedii Żydowskiej znalazłam taki opis, jeśli chodzi o święto Purim, że Żydzi raz do roku w święto Purim zrzucają stres całoroczny. Czyli trochę może w tej chwili wymagać to będzie jeszcze współpracy z żydowskimi teologami, ale chodzi o to, że to świętowanie pamięci, kiedy Żydom udało się wymordować Persów, jest taką pamiątką. No wprawdzie może nie w tym roku, ale może w przyszłym tych gojów pokonamy. Więc to jest taka sprawa, ale najważniejsze, jeśli chodzi o historię, to jest to, że rabin czyta ten fragment ostatni o mordowaniu Persów cicho, tak żeby nie słyszeli wierni w synagodze, żeby Pan Bóg nie słyszał
i świat gojów. Czyli wynika z tego taki kod kulturowy, że o krzywdach Żydów, o tym, że Haman chciał ich zabić, to trzeba światu całemu głosić. Zresztą nas nazywali Żydzi przez to kilka wieków Hamanami, że to było takie złe i tak dalej. Natomiast o tym, co zrobili Żydzi źle, mówić głośno nie wolno. Ani światu, ani Pan Bogu, ani nikomu. I tak jest ta historia żydowska uprawiana od co najmniej 2600 lat. Nasza historia, naszej cywilizacji jest oparta na tym, co wypracowali starożytni Grecy, starożytni Rzymianie i my, chrześcijanie. Też liczy 2500 lat i w naszej historii nie ma przeprosin. Liczy się tylko prawda, są ustalone konkretne metody badawcze. Historia jest od 2600 lat niepodległa ani wcześniej kapłanom, ani od 2000 lat nie podlega Kościołowi, nikomu. Jest niezależną nauką i nikt nie ma prawa po prostu wtrącać się do badań historycznych. Jest smutne, bo od 2600 lat, nawet jak poczytać starożytnych autorów, to zawsze ta historia jest jednocześnie taką pokusą dla rządzących. Że każdy myśli, że rządzi wiecznie, że będzie żył do końca świata i sobie tu skręci tą prawdę historyczną, tu naciągnie i że to się uda. Nie uda się. Rządzący, powtarzam, nie rozumieli tego w starożytności, nie rozumieją dziś i tu w Ameryce, i w Polsce, i w większości świata. No ale my historycy niestety musimy o tę prawdę walczyć. A prawda o wydarzeniach minionych, proszę Państwa, wypływa nie z jakiejś opinii, filozofii, tylko ze źródeł historycznych, twardych źródeł historycznych, które policja, prokuratura, sądy nazywają dowodami. Oni nazywają to dowodami, my nazywamy to źródłami, czyli przekaz tego, co się stało w przeszłości. I jeśli chodzi o historię Polaków i Żydów, to przede wszystkim, jeśli zabieramy się do tematu, chcemy rozumieć, to musimy sobie wyjaśnić, kto to był polscy Żydzi, o czym mówimy, mówiąc polscy Żydzi. No mówimy o tych Żydach, którzy od XIV wieku osiedlali się w Polsce. Przed wojną było ich około 3,5 miliona, co dziesiąty obywatel polski był Żydem. I teraz pierwsze, co świat próbuje zafałszowywać, to kim byli ci polscy Żydzi. Dziś, jak pójdziemy, proszę Państwa, do Muzeum Polin, i to mnie, Polkę, historyka, obywatelka, trafia szlak, bo to jest z naszych podatków, w Muzeum Polin z rabinem Szudrichem walczę o różne sprawy, proszę Państwa. Ale jak byłam w Muzeum Polin, to jak wiewiórki mi doniosły z gminy żydowskiej ze śmiechem, to dokładnie opinia o Muzeum Polin rabina Szudricha była dokładnie taka, jaka moja. Czyli, że to jest Muzeum Żydów Polskich bez polskich Żydów. Bo proszę Państwa, polscy Żydzi przed wojną, według spisu z 1931 roku, 85% polskich Żydów to byli Żydzi religijni, hasydzi, którzy nie znali polskiego języka. Jeśli znali, jak pisał Bałaban, to w czysto takich zawodowych sprawach, jak był krawcem, to terminologię krawiecką, jak szewską, to szewską. Tyle. A teraz się dowiaduję od historyków polskich, izraelskich i amerykańskich, że Żydów religijnych przed wojną było tylko 15 tysięcy. Któż to byli hasydzi? Proszę Państwa, znowu w takim telegraficznym skrócie trzeba powiedzieć, że judaizm jest religią ksiąg od kilku tysięcy lat. Natomiast w roku 1770 pojawił się rabin Baal Shem Tov, bo u Żydów nie ma tak jak u nas, że jest papież, biskupi, tylko każdy rabin, później cadyk, to jest biskup, ma swoich wyznawców i oni na swoją modłę interpretują prawo i mają swoje własne zwyczaje. I Baal Shem Tov powiedział, w skrócie powtarzam, telegraficznych, tam symbolicznie powiedział do swoich Żydów: Żydzi, rzućcie księgi, nic z tego nie wynika, szkoda czasu. Z Panem Bogiem możemy, zresztą to zapatrzeni w mistycyzm rosyjski, Baal Shem Tov, pod wpływem Rosjan. Powiedział, z Panem Bogiem, Panu Bogu można służyć, Pana Boga można chwalić
i porozumiewać się za pomocą tańca, takiego ekstatycznego tańca. To też wiele można było powiedzieć, skąd się to wzięło, ale od tego 1770 roku można powiedzieć, Baal Szem Tov był rabinem podolskim. I od tego końca XVIII wieku przyjmuje się 1770 rok przez właściwie hasydzi tańcem przebiegli całą Rzeczpospolitą. Efekt był taki, że za 100 lat tych ortodoksyjnych Żydów trzymających się starej religii było mało w Polsce, natomiast 85% polskiego żydowstwa to byli właśnie hasydzi. Hasydzi, którzy żyli w swoim świecie zupełnie nierealnym trochę, ale to byli nasi Żydzi, nasi polscy Żydzi. I oni, jeśli mówimy o II wojnie światowej, o tych prawie 3 milionach Żydów, którzy zginęli, to zginęli nasi hasydzi, proszę Państwa, nasi Żydzi. Ci, ja mówię, biedne Joski chude, bo to było biedne żydostwo, nie miało nic wspólnego ani... Też jak mówimy, proszę Państwa, o Żydach komunistach, to musimy pamiętać tak o Żydokomunie. Ona oczywiście była, ale dla religijnego Żyda, dla tych hasyckich rodzin, syn czy córka, który poszedł do partii komunistycznej, umierał. Oni wyprawiali mu pogrzeb i cała rodzina wyrzekała się jego. Jak zginęli ci nasi hasydzi? To jest właśnie problem, gdzie wchodzimy na taki śliski, nie dla nas Polaków, dla Żydów. Jak zginęli polscy hasydzi? I proszę Państwa, dlatego że w czasie II wojny światowej powstały Judenraty, czyli takie gminy żydowskie, takie samorządy żydowskie podlegające Niemcom. I w tych gminach, w tych Judenratach byli Żydzi zasymilowani, czyli te 15% Żydów, którzy, to też zjawisko w XIX wieku Haskali ogarnęło trochę Polskę i 15% naszych Żydów mówiło po polsku, pisało po polsku, żyło w świecie pozareligijnym, poza hasyckim, niekoniecznie komunistycznym, ale poza ortodoksją żydowską. I w czasie II wojny światowej w getcie, przyjmując przykład getta warszawskiego, bo nie sposób o wszystkich powiedzieć, mamy źródła żydowskie. Proszę Państwa, świat żydowski w tej chwili chce, ale to też muszę powiedzieć, za chwilkę powiem, jak zginęli nasi hasydzi. Najlepiej o tym mówią żydowskie źródła, dlatego że Polaków nie było w gettach w czasie wojny. My, Polacy, widzieli to tylko z zewnątrz po prostu, co tam się działo, zwłaszcza jak zaczęła się po prostu akcja wywożenia Żydów na śmierć. Polacy nie mieli specjalnie informacji i dlatego trzeba sięgać do autorów żydowskich, do Żydów, którzy przed śmiercią zdążyli przekazać światu o tym, co się działo, jak wyglądała zagłada Żydów. I tu pozwolę sobie, to potrwa ze 2 minuty, ale przeczytać jeden ze sztandarowych utworów poety żydowskiego, którego żonę i 2 synów wywieźli do Treblinki na śmierć, a on z 3. synem zginął w Auschwitz. I Yitzhak Katzenelson, to właśnie jak w telewizji może 2 miesiące temu poproszono mnie o wywiad, to był moment taki, że coś tam Netanyahu nagadał na Polaków, to ja powiedziałam, żeby premier Netanyahu, zanim zacznie mówić cokolwiek na temat Polaków i udziału Polaków w zagładzie, to niech pojedzie do Muzeum Lachomei HaGetaot, czyli bohaterów getta na północy Izraela i tam znajduje się rękopis tego poematu. Ale muszę Państwu powiedzieć, że my Polacy jesteśmy obywatelskim społeczeństwem i jesteśmy po prostu, jak ja powiedziałam to w telewizji, 3 dni później zjawił się w moim domu wydawca z Radomia i powiedział, że on chce to wydać. Więc trochę egzemplarzy przywiozłam, a wydawnictwo radomskie wtedy wydrukowało te 10 tysięcy egzemplarzy Yitzhaka Katzenelsona i rozsyła politykom polskim, bo oni muszą się przede wszystkim douczyć, żeby wiedzieć, o czym mówią.
No więc, proszę Państwa, jeśli szukamy odpowiedzi, jak zginęli nasi hasydzi. Nasi hasydzi, bo to w getcie warszawskim wśród tych oświeconych Żydów, policji żydowskiej, Judenratu, powstało powiedzenie: motłoch musi zginąć. Motłoch to byli właśnie ci religijni Żydzi. I Katzenelson pisze tak. Jam jest ten, który to widział, który przyglądał się z bliska. Jak dzieci, żony, mężów, starców mych siwogłowych, niby kamienie i szczapy na wozy oprawca ciskał i bił bez cienia litości, lżył nieludzkimi słowy. Patrzyłem na to zza okna, widziałem morderców bandy. O Boże, widziałem bijących i bitych, co na śmierć idą. I ręce załamywałem ze wstydu, wstydu i hańby. Rękoma Żydów zadano śmierć Żydom, bezbronnym Żydom. To jest, proszę Państwa, to, co Żydzi współcześnie chcą ukryć przed światem. Dlatego ten tomik Katzenelsona leży rękopis w muzeum i nikt o tym nie wie. Nawet młodzież w Jerozolimie, w Izraelu nie wie, bo to było napisane w jidysz. A młodzi ludzie w Izraelu mówią tylko po hebrajsku. Dlatego jest grupa w tej chwili w Lublinie hebraistów, która, jeśli zbierzemy fundusze, przetłumaczy to na hebrajski i będziemy... Na angielski też. Na angielski też. Oczywiście władza nam nie pomoże, bo ministrowie mają na co inne. Minister kultury musi dofinansować fundację córki Komorowskiego i swojej żony, więc nie da nam na to na pewno, ale my to zrobimy. Czytam dalej, jak zginęli nasi Żydzi, proszę Państwa. I to są słowa Żyda. Nie Ewy Kurek, powtarzam, tylko poety żydowskiego, który widział na własne oczy. Zdrajcy, co w lśniących cholewach biegli po pustej ulicy, jak ze styką na czapkach, starczą Dawida szli wściekli. Z gębą, co słowa im obca kaleczy, butni i dzicy, co nas rzucali ze schodów, którzy nas z domów wywlekli. Co wyrywali drzwi z futrem, gwałtem wdzierali się łotrzy, z pałką zniesioną do ciosu, do domów przejętych trwogą. Bili nas, gnali starców, pędzili naszych najmłodszych. Gdzieś nas truchlały ulice. To był, Katzenelson był Żydem religijnym. I tu pisze, i prosto w twarz pluli Bogu. I ci Żydzi, którzy prosto w twarz pluli Bogu, dziś światu plują, opowiadając bajki, że Polacy tam byli i kogoś mordowali. Odnajdywali nas w szafach i wyciągali z podłóżek i kleli, ruszać się do diabła na umszlak, tam miejsce wasze. Wszystkich nas z mieszkań wywlekli, potem szperali w nich dłużej, by wziąć ostatnie ubranie, kawałek chleba i kaszę. A na ulicę oszaleć, popatrz i zcierpnij, bo oto martwa ulica, a jednym krzykiem się stała i grozą. Od krańca po kraniec pusta, a pełna jak nigdy dotąd. Wozy i od rozpaczy, od krzyku ciężko jest wozom. W nich Żydzi, włosy rwą z głowy i załamują ręce. Niektórzy milczą, ich cisza jeszcze głośniejszym jest krzykiem. Patrzą ich wzrok, czy to jawa, może zły sen i nic więcej. Przy nich żydowska policja, zbiry okrutne i dzikie. A z boku Niemiec z uśmiechem lekkim spogląda na nich. Niemiec przystanął z daleka i patrzy. On się nie wtrąca. On moim Żydom zadaje śmierć żydowskimi rękami. Proszę Państwa, i to jest to, co Żydzi, szczególnie amerykańscy, którzy nigdy nie zrobili nic, żeby ratować naszych Żydów. To jest ta prawda, o którą musimy walczyć. Dla siebie, proszę Państwa, ale też dla tych naszych Żydów, dla tych hasydów, biednych Josków, chudych, z którym nasi dziadowie sprzedawali tam coś tam, chodzili na krawców, szewców, bo jeśli my o nich nie będziemy pamiętać, to Żydzi pamiętać nie będą, bo robią wszystko, bo wtedy w czasie wojny się uważali, że to motłoch, który ma zginąć. Zachodni Żydzi, francuscy, amerykańscy wstydzili się tych religijnych Żydów, lewacy, ale jednocześnie pamiętajmy, że teraz jak cała chucpa wyszła, to tylko religijni Żydzi, hasydzi stanęli pod ambasadą z biało-czerwoną flagą i byli przeciwko całemu temu, całej tej chucpie. Wracając teraz do fałszerstw historycznych,
to po prostu czas rzeczywiście, ile mam czasu? A myślałam, że za 10 minut mi pan wyłączy. Dobrze, to pozwolę sobie powiedzieć słów parę jeszcze na temat historii. Cóż się stało? Wyglądało to w czasie wojny, jak wyglądało. Według słów Ringelbluma, znowu nie Wykurek, tylko Ringelbluma, który opisywał, jak getto się bawiło, jak tańczyło, jak Żydzi chcieli, bogaci, zakładać kasyno. To nie są moje słowa, choć dziś gazety piszą, że to Kurek mówi, że getto się bawiło. Puknąć się w głowę. W każdym bądź razie Ringelblum podsumowuje całą tragedię getta warszawskiego. Ringelblum, proszę Państwa, to jest kronikarz getta warszawskiego, również zamordowany w 1943 roku przez Niemców. Ringelblum pisze, bo tak 300 tysięcy ludzi powieźli na śmierć. Wyobrażacie sobie Państwo? Ringelblum pisze, jak to było możliwe, że 50 SS-manów, 200 Ukraińców i 200 Łotyszów wywlokło na śmierć, posłało do Treblinki 300 tysięcy Żydów warszawskich. I proszę Państwa, można by bez końca mówić. Tu w Ameryce polecam książkę Briana Riga, który napisał książkę Żydowscy żołnierze Hitlera. 150 czy 160, już nie pamiętam, Żydów służyło w armii niemieckiej i przyczyniło się do zamordowania własnego tysięcy. A ja powiedziałam? Tysięcy, 150 tysięcy, tak. Więc o czym my w ogóle mówimy? Jeśli chodzi o 5 minut, to przesada. Powiedzieliście Państwo, że mogę mówić ile chcę. Za dużo mam do powiedzenia. Dobrze, to wracamy, proszę Państwa. Możemy mówić bez końca o problemach z Żydami. Ale z Żydami w zasadzie rozmowa jest krótka. Oni tam mogą gadać to czy tamto, trzeba im wyciągnąć żydowskie źródła i powiedzieć jak było. I tu mogą zafałszować jeszcze na 5-10 lat, ale kiedyś te żydowskie kłamstwa runą i świat się dowie jak było. I tu siedzi profesor historii, profesor Żaryn, przyzna mi rację, że nigdy na wieki nie udało się jeszcze nikomu zakłamać historii. Tak? Proszę bardzo. Więc tu miejmy nadzieję. My mamy problem większy, proszę Państwa, z własnym rządem, z własnymi władzami. I to jest problem, z którym musimy sobie po prostu też poradzić. To nie może być tak, bo proszę Państwa, minęło 29 lat, jak minęło od momentu umownego, kiedy padła komuna. A my, jaki mamy, my historycy, jesteśmy po prostu w niewoli większej niż za komuny, bo za komuny w podziemiu tam pisaliśmy i tam mieliśmy w nosie, najwyżej nas tam przytrzymali 28 godzin czy 48. A tu jest cały aparat państwowy skierowany przeciwko historykom. Ja, jak zaczęłam badać sprawę Jedwabnego, to okazało się, że proszę Państwa, wszyscy się szczytą, mamy Instytut Pamięci Narodowej. Ale Instytut Pamięci Narodowej ma nad sobą czapę prokuratorzy, którzy powinni łapać bandytów po ulicy, siedzą i pilnują historyków, żeby historyk przypadkiem nie napisał prawdy. Mamy ministrów, którzy siedzą nad nami i dokładnie to robią. Klasycznym przykładem jest Jedwabne. W 2000 roku Gross napisał książkę Sąsiedzi, która za nasze podatki była promowana wszędzie. Ja teraz, jak badałam to w tej książce Jedwabna anatomia kłamstwa, podaję dokumenty, proszę Państwa, że za nasze pieniądze minister spraw zagranicznych, wtedy Geremek, urządzał w pałacyku na Foksal wielkie przyjęcie i promował jako książka Grossa pokazująca, co robili Polacy. Z naszych znowu podatków. Wtedy zachowywali się przyzwoicie jedynie historycy z IPN-u. Profesor Kola i IPN powiedział, dobra, sprawdzam, robimy ekshumację. Zaczęli ekshumację i wtedy co? Wtedy po prostu odezwali się prokuratorzy, ministrowie, politycy i doszło, proszę Państwa, ja to nazywam, do szudrichizacji prawa. Bo jeden rabin Szudrich powiedział, kodeks karny jest nieważny, to jest nieważne,
moje rabinackie prawo jest ważne, ekshumacji nie będzie. To są dla mnie też szokujące, zamieściłam fragmenty raportu profesora Colli z ekshumacji, gdzie stanął Szudrych i jakiś jego kumpel wstrzymali i tak mamy 17 lat to wszystko trwa. Pod wpływem Żydów, którzy przynieśli mi ekspertyzy, że według prawa i religii żydowskiej ekshumacja musi być przeprowadzona, zaczęłam zbieranie podpisów, już nie będę Państwu opowiadać, to wszystko w książce jest i w internecie. Mamy zebranych 50 parę, w tej chwili już przekroczyliśmy 60 tysięcy podpisów. Ani minister, ani rząd, ani premier, nikogo to nie interesuje. Dlatego, że proszę Państwa, nasze władze obecne, z bólem to stwierdzam, bo kiedyś nawet jak Platforma szalała, zapisałam się do PiSu i oczywiście głosowałam na tę władzę. Strona 134. Nasze władze zamiast nas, 60 tysięcy Polaków wysłuchać oraz innych, którzy nie podpisali, nasze władze przyjmują na przyjęciach i prezydent, i ministrowie, już nie będę wyliczać kto, jakiegoś Johna Danielsa po prostu, który wyskoczył jak Filip z Konopi i oświadczył, wymyślał mnie, a nam wszystkim Polaków powiedział, że choćby 40 milionów Polaków podpisało się ekshumacją, co on, Żyd, John Daniels mówi, że ekshumacji nie będzie. I władze nie reagują na to, kim on jest. Więc ja też nie wiem, kim on jest. Napisałam mu w książce, pozwolę sobie przeczytać, co odpisałam Danielsowi. Johnemu Danielsowi dosz tam bucha. W Polsce co najmniej od XIV wieku każdy polski dziedzic i każdy chłop miał swojego Żyda, bo tego wymagał wspólny producencko-handlowy, czyli polsko-żydowski interes. Historia nie zna jednak przypadku, żeby Żyd dyktował polskiemu dziedzicowi lub chłopu warunki gospodarowania na jego własnej ziemi. Panie John Daniels, proszę się zatem mitygować i nie czynić tego, czego nigdy nie robili na naszej ziemi pana przodkowie. W Polsce nawet król nie miał prawa być przeciwko całemu narodowi. Pan zaś uważa, że jego głos jest ważniejszy niż głos 40 milionów obywateli Polski. A co do świętego Jana Pawła II, Ojciec Święty zdążył przeczytać dwie moje książki o stosunkach polsko-żydowskich i osobiście mi za nie podziękować. Proszę zatem, aby pan po prostu zamilkł i nie obrażał Ojca Świętego, naszej narodowej świętości, dla którego prawda była wartością najwyższą. Proszę też mieć świadomość, że tymi słowami przekroczył pan wszelkie granice przyzwoitości, jakie obowiązują gościa. Wszak jest pan angielsko-izraelskim Żydem, gościem w Polsce. I teraz proszę Państwa, my, 40 milionów Polaków, musimy po prostu jednak pokazać, albo wybrać Johna Danielsa na króla, albo po prostu pokazać mu, gdzie jest jego miejsce. Nie może być tak, że jakiś Żyd, nie wiadomo kto to jest, bo zrobili na przykład Karnowscy, wydawało się mądrzy dziennikarze, zrobili wywiad z Danielsem. Czy pan jest z Mossadu? Nie, ja nie jestem z Mossadu. No ludzie, w jakim kraju my żyjemy, przy to można umrzeć ze śmiechu. I ludzie, którzy się szanują. To jest jakiś matrix, proszę państwa, no, z tym wszystkim. Już pomijając wszystko, polityka polska, jeśli chodzi o sprawy polsko-żydowskie. Oświęcim. W Oświęcimiu nagle okazuje się, że Polacy zniknęli, że Auschwitz to jest po prostu tylko martyrologia Żydów. Nie ma Pileckiego, nie ma Polaków, którzy stracili życie, nie ma Kolbego. Polin już powiedziałam, nie ma tam nic o Hasydów, ale też nie ma o Polakach ratujących Żydów. Buduje się muzeum w Markowej. Te wycieczki wszystkie żydowskie czy z Nowego Jorku jeżdżą do Markowej? Nie, jeżdżą do Polin i wysłuchują te bzdury, te kłamstwa. W Polin jest jedna ściana poświęcona
Judenratowi. Jest bajka o tym, że biedny król Kazimierz Wielki miał kochankę żydowską, choć to obalił i profesor żydowski Homesz Naryk i my historycy polscy. No po prostu odlot. Jak dyrektorem jest jakiś Żyd za nasze pieniądze, po prostu robi nam, wygaduje głupoty na świat. A teraz nasz minister kultury chce za nasze podatkowe pieniądze zrobić jeszcze dwa inne muzea. Hasydów i już nie pamiętam, bo już tracę, getta warszawskiego. A pieniędzy na upamiętnienie rzezi wołyńskiej nie ma. Moją babcię zabili tam i ja jako obywatelka Polski płacąca podatki życzyłabym sobie muzeum na przykład ofiar Wołynia, tak? Więc jeśli chodzi o ministra Glińskiego, to ja gorszego ministra nie widziałam w swoim życiu. Bo jemu podlegają wszystkie muzea, proszę państwa. Następna rzecz. Minister Gliński, albo już nie wiem jaki, bo tracę w tych politykach po prostu rozeznanie, jakieś ministerstwo pod koniec ubiegłego roku dowiaduje się, że został uchwalony dzień, czy tam coś, Rady Pomocy Żydom. Rada Pomocy Żydom, proszę państwa, to była jedyna podziemna, jedyna organizacja w Europie dla ratowania Żydów. Że gota Rada Pomocy Żydom, wszystko jedno, to o to chodzi. I teraz politycy uchwalają dzień, a sami nie wiedzą, co to była żegota. Jest na przykład, proszę państwa, książka, nie wiem, czy jeszcze żyje ta historyk, pani Teresa Prekerowa. Żyje? Już nie żyje. W 1982 roku w niewielkim nakładzie, pewnie 2-3 tysiące egzemplarzy, ukazała się książka Rada Pomocy Żydom, która zamiast iść, pieniądze zamiast iść na kolejne muzea czy cmentarze żydowskie, powinna ta książka być przetłumaczona na wszystkie języki, łącznie z chińskim i wydana na całym świecie, żeby cały świat wiedział, że byliśmy nadzwyczajni w ratowaniu Żydów. Ale po co? Lepiej obsadzić jakiegoś Żyda w Muzeum Polin. I to też nie można mówić Żyda, dlatego że Żydzi są tak wściekli na to Muzeum Polin. Są dwa procesy. Muzeum Polin ma dwa procesy za fałszowanie z gminy żydowskiej, za fałszowanie faktów i za plagiaty. O tym ministrowie nie wiedzą. Minister Gliński też nie wie. Zamiast wesprzeć historyków z gminy żydowskiej, uczciwych Żydów, którzy dążą do prawdy, to jakąś hołotę z Polin po prostu wypłaca pieniądze. Mogłabym mówić bez końca. Proszę państwa, mogę na koniec tylko powiedzieć jedno. Proszę państwa, wy tu na Polonii też się kłócicie, a frakcja taka z taką, nie róbcie tego, ale ja generalnie nie widzę tych kłótni, współpracuję ze wszystkimi i mogę powiedzieć, że przez 30 parę lat rząd, w ogóle w moim życiu rząd polski nie dał grosza, dlatego że studia doktorat zrobiłam na KUL-u, wtedy KUL utrzymywał się z datków wiernych. Wszystkie moje badania zrobiłam dzięki wam, dzięki Polonii. Kanadyjskiej, amerykańskiej, londyńskiej i francuskiej. I pierwszy właśnie taki zastrzyk i taką możliwość dał mi świętej pamięci prezes Instytutu Piłsudskiego, pan Jordanowski, który wyczytał gdzieś w podziemiu, był artykuł mój jeszcze w podziemiu na temat dzieci żydowskich w klasztorach. I znalazł mnie w Polsce, dał mi stypendium, zaczęłam badania. Potem świętej pamięci również Barbara Piasecka-Johnson. Dziś nawet tę książkę Jedwabne anatomia kłamstwa zrzucili się ludzie po parę groszy i z Kanady i z tego i tutaj z Ameryki. Mogłam to przygotować. Książka za 2 miesiące będzie w języku angielskim. Jeśli jeszcze wspomnieć muszę jeszcze też biedną Polonię angielską i francuską, jedna i druga Instytut Sikorskiego i Biblioteka Literacka w Paryżu dały mi stypendia. Dzięki temu mogłam przez lata prowadzić swoje badania, tak jak profesor Marek Chodakiewicz powiedział, no jesteśmy niestety, jeśli mamy siedzieć w książkach, to ktoś musi nas wspomagać. Rząd polski, jeśli mi nie utrudnił życia, to nigdy grosza nie dostałam.
Mało tego, muszę też jeszcze powiedzieć tutaj i ofiarować, pozwolę sobie, ten film księdzu biskupowi, bo dotyczy Kościoła. 20 lat temu zrobiłam dla telewizji, dla drugiego programu film Kto ratuje jedno życie. Dziś ten film był pokazany 2 razy w telewizji w Polsce i od 20 lat jest pułkownikiem tak zwanym. Zakaz pokazywania. Dlaczego? Dlatego, że film trwa 53 minuty. Przez 3 minuty mówią zakonnice i ja z komentarzem, a resztę mówią żydowskie dzieci. I te żydowskie dzieci uratowane w klasztorach mówią to samo, co mówi Katzenelson, czyli nie pomyśli fałszerzy historycznych. Mówią, że Kaśka Melok żyje do dziś uratowana przez siostry w Turkowicach, że w getcie warszawskim złapał ją policjant, ona miała 8 czy 10 lat, babcia zeszła, powiedziała, weź mnie, bo ona nie ma swetra. Wiedziała, że na śmierć po prostu uratowała wnuczce życie. Mówią o tym, jak Izrael nie chciał przyznawać medali i o innych rzeczach, które są oczywiście, które nie pasują Żydom, ale dlaczego polskim władzom nie pasuje? Dlaczego polskiej telewizji nie pasują? To ja nie wiem, bo tu Żydzi bronią nas i pokazują, jak zachowywali się Polacy. To pozwolę sobie na ręce księdza biskupa złożyć. No proszę Państwa, już dostałam kartkę, że mogę mówić 5 minut, mówię 15, przekroczyłam limity wszystkie, także dziękuję bardzo. Jeśli jeszcze mogę, 2 komunikaty. Pierwszy komunikat, proszę Państwa, jeśli więcej czasu będziemy mieć na spotkanie Państwo z Nowego Jorku czy New Jersey, na Greenpointie we wtorek w Domu Polskim mam spotkanie i w środę w kościele Stanisława Kostki. Także zapraszam, to będziemy mogli sobie dłużej porozmawiać. No i na koniec najważniejsza aktualna rzecz, proszę Państwa. To też jest to, że Żydzi jacyś tam, ale to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, panie ministrze, czyli pana była firma, odebrała mi nagrodę. Odebrała mi nagrodę, której mi nie przyznała, czy proszę przyznała, proszę, czy nie. Proszę Państwa, spokojnie. Chcę tylko po prostu od siebie powiedzieć, że no, w tym wypadku wszyscy ci i ze strony polskiej i żydowskiej, którzy próbowali mi nie przyznać, nie odebrać, nie wiem co tam się stało, trafili jak kulą w płot, dlatego że nagrodę od profesora Jana Karskiego, którego dane mi było znać osobiście, otrzymałam 20 lat temu w postaci wstępu do mojej książki Your Life is Worth Mine, czyli Dzieci żydowskie w klasztorach. I to jest nagroda Jana Karskiego, profesora, którego nikt już mi nie odbierze. Ani żaden minister, ani urzędnik, ani sekretarka, ani Żyd. Tyle. Dziękuję bardzo. Ale to wszyscy wiedzą, że miałam dostać nagrodę imieniem Karskiego. Miałam dostać 19, czy nie, w czwartek chyba miałam dostać. Proszę? 18 w środę, no to 18 miałam dostać nagrodę imieniem Jana Karskiego. Ale tu też nie chcę zmyślać, panie ministrze, po prostu sama nie wiem. Jakaś sekretarka Kaja Floss, nie wiem co, i ktoś tam, jacyś Żydzi, i Leociak po prostu z Polski i Engelkind z Polski zablokowali to, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiedziało, że nie udzieli konsulatu. Także ja dokładnie też nie wiem. Wiem, że mi odebrano albo nie przyznano, to też tego nie wiem. Ale nagrodę od Jana Karskiego mam, napisał wstęp, był, dopóki żył, był zachwycony tym moimi badaniami i bardzo się lubiliśmy, a nawet zawsze razem paliliśmy papierosy, powiem nieskromnie. Dziękuję Państwu bardzo. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za miły upominek i tylko poinformować Państwa, że
od 22 lat mieszkam, przez 15 lat byłem biskupem, ordynariuszem w Łomży. Jedwabne to 20 kilometrów od Łomży i tragedii Jedwabnego uczyłem się od pierwszego dnia przyjazdu do Łomży. Jest to niezwykle zakłamana historia i dzięki takim wysiłkom, jak pani doktor Kurek i wielu innych, naprawdę Jedwabne wymaga tej ścieżki, bo jeśli nie, ono się stało symbolem. Jeśli nie rozszyfrujemy do końca tego błędu, będziemy w kółko obracać się po tych samych ścieżkach. Jeśli miałbym nakreślić swój do Żydów stosunek, nie bawiąc się w aluzje zaciemniające rysunek i całkiem nagą prawdą miał wyrżnąć między oczy, to takim oto tekstem bym w trudny temat wkroczył, to takim oto tekstem bym w trudny temat wkroczył. Żydów lubię i cenię jak każdą inną nację i żal mi ich, bo rzadko przeżyli okupację. Za getta krwawe łuny pomodlę się w świątyni, lecz nie dam się łachudrom dziś o Holokaust winić. Lecz nie dam się łachudrom dziś o Holokaust winić. Szanuję Rubinsteina, Einsteina i Chaplina. Kolana gnę przed Matką Bożego wszakże Syna. Oddaję cześć i honor geniuszom tego świata, lecz nie pozwolę sobą bezkarnie dziś pomiatać. Lecz nie pozwolę sobą bezkarnie dziś pomiatać. Mam również z ich korzeni osoby bliskie sercu, przyjaciół, co mnie nigdy nie ochrzczą żydożercą. I niech tam się elita kotłuje w gniewie dzikim, ja świnie nazwę świnią, nie patrząc do metryki. Ja świnie nazwę świnią, nie patrząc do metryki.